Panie, takie tuki jeszcze trzebie byli. Też czarno było na tych brzuskach. Całe łąki bulgotali, tyle ich było. A teraz? Ludzie przestali kosić, panie, to nikt nie z kosą nie chodzi. Wszystko pozarastane, zakrzeczone, nie ma nic. Teraz pozarastało, no to co, ani ptaków, ani strzewów, nic nie ma. Panie, bo jak było otwarte, to czy trzeba było, bo oni lubią, jak takie pootwierane te bagna, na bielach jak pusto. A ile to człowiek, panie, dał, żeby to jak oni wrócili i tak pograli jak kiedyś? Dolina rzeki Biebrzy, położona w północno-wschodniej Polsce, jest jednym z najcenniejszych obszarów dobrze zachowanych mokradeł Europy. To przyrodnicze dziedzictwo chroni od 1993 roku Biebrzański Park Narodowy. Największy park narodowy w Polsce, prawie 60 tysięcy hektarów. Północna część Doliny Biebrzy, basen górny, ciągnie się przez 30 km od granicy Polski z Białorusią aż do miasteczka Sztabin. To miejsce szczególne, pełne niespotykanych gdzie indziej krajobrazów oraz bardzo rzadkich roślin i zwierząt. Szczególne, bo przez wieki tutejsi mieszkańcy żyli w symbiozie z przyrodą, gospodarowali na bagnach, kosili je, tworząc warunki dla bujnego rozkwitu dzikiego życia. Dzisiaj, kiedy tamto tradycyjne rolnictwo zanikło, bagna zaczęły intensywnie zarastać i natura ubożeje. Na dawne otwarte łąki wkroczyły gęste zarośla krzewów wierzb, a nieprzebyte zadrzewienia brzus ciągną się kilometrami. Dramatycznie zaczyna brakować miejsca dla najcenniejszych gatunków flory i fauny. Realnym sposobem na powstrzymanie tego niebezpiecznego zarastania stał się specjalny wieloletni program realizowany przez Biebrzański Park Narodowy. To zakrojony na dużą skalę projekt pod nazwą Ochrona siedlisk mokradłowych Doliny Górnej Biebrzy. Ma on zachęcić tutejszych gospodarzy do wspólnego z parkiem odtworzenia historycznie ukształtowanej mozaiki bagien i terenów rolnych, a przez to ma ocalić ginące bagna. Tutejsi byli na skraju biebrzańskich bagien od zawsze, bo mokre łąki były ich własnością. Przyszło im żyć surowo, tak jak dyktowała przyroda, ale z godnością. Ich losy splatały się z rytmem pór roku, z żywiołami natury, z biegiem rzeki. Mieszkańcy Szuszalewa, Jałowa, Kropiwna, Lipska, Harasimowicz, Hilmon, Koniuszek, Rogożyna, Rogożynka, Kamiennej, Ostrowia Biebrzańskiego, Krasnyboru, Jasionowa, Krasnoborków, Małowistej, Trzy Rzeczek. Uprawiali swoje pola z płachetki wydarte mokradłom i to musiało im wystarczyć.
Przez wieki tradycyjnie kosili mechowiska i liche, turzycowe bagna, aby ich zwierzęta miały co jeść. Wypasali na nich bydło. W ten wymuszony wobec natury sposób przez setki lat powstrzymywali zarastanie mokradeł. Utrzymywali wielkie połacie niezarośniętych, otwartych łąk, stwarzając ogromnie atrakcyjne siedlisko dla wielu rzadkich roślin i przede wszystkim dla ptasiego świata. Ich sprapradziada łąki co wiosnę kwitły i śpiewały, zachłystywały się życiem. A jednak przyszły zmiany. W rytm pochodu cywilizacji tamten sposób życia w absolutnym zespoleniu z naturą i w zależności od niej zaczął uchodzić. Nadeszło nowe, wygoda, opłacalność, pęd młodych do miast. Wczorajsze przeminęło. Wiele gospodarstw opustoszało, ale najstarsze pokolenia tutejszych żywo pamiętają czasy ich młodości. Dzisiejsza ochrona przyrody wymaga społecznej akceptacji. Dla mieszkańców nadbiebrzańskich wsi ochrona bagien, poza względami estetyczno-emocjonalnymi, nawet patriotycznymi, powinna oznaczać pracę i dodatkowe dochody. I właśnie to jest jednym z celów projektu Ochrona siedlisk mokradłowych Doliny Górnej Biebrzy. Chodzi o kontynuację ekstensywnego koszenia mechowisk objętych siecią Natura 2000, połączonego ze zbieraniem i usuwaniem pokosu oraz sukcesywne wycinanie krzewów i podrostów drzew. Chodzi też o przywrócenie właściwej gospodarki wodnej na częściowo odwodnionych torfowiskach, budowę zastawek na rowach melioracyjnych, remonty przepustów i budowę gruntowych dróg dojazdowych do bagiennych łąk. Kto jak nie tutejsi gospodarze potrafi to zrobić najlepiej? Tamto tradycyjne życie w rytmie pór roku, niekończące się koszenie bagien i wypas bydła było tak oczywiste, że przez setki lat nic nie naruszyło tego, jak mówili gospodarze, Bożego porządku. Bo też tutaj wszyscy byli bardzo religijni. Katolicy i prawosławni żyli w zgodzie, od kiedy pamięć sięga. Przez wieki współistniały tu obok siebie różne narody, wyznania i kultury. Ta wieloetniczność i wielokulturowość przetrwała do dziś. W charakterystycznej zabudowie, w języku i w gwarze, jaką można wciąż usłyszeć w wielu miejscowościach. Ludzie zamieszkujący pogranicze często mówią o sobie tutejsi i posługują się językiem prostym, tutejszym, przypominającym trochę polski, trochę białoruski. Jedynym zachowanym do dziś świadectwem tamtych bardzo dawnych czasów jest XVII-wieczny zabytek w Kamiennej Starej, najstarszy drewniany kościółek na Podlasiu.
Kiedyś ludzie, co, biedni byli. Teraz to postęp, a kiedyś człowiek korzystał z przyrody. Żył razem z nią. Panie, bo to dawniej to tylko koń był, a teraz o, mechanizacja, panie traktory porobili i co? Samymi kosami się kiedyś siano kosiło. I chłopy szli, stawiali stogi na samiuszkich bagnach. Potem zimą, jak zamarzło, się wywoziło i było dobrze. Jak ja tu przyszłam za mąż, to tu te bagna były bardzo mokre, że krowy nie chciały wejść nawet. Ale tu było takie miejsce, że kosili siano i stogi stawiali, budowali takie. Mieli takie nosiłka, nazywali drewniane, takie kije długie. I grabiami plastowało się i kładło się na drążki. I jeden z przodu, drugi z tyłu. I wszystkie te kopy znosili dookoła stoga tego. Wtedy jeden stał na stogu, a drugi podawał dookoła. Każdy miał swoje działkę i siano. A my to, jak była rodzina duża, to my wóz zaciągniem na bagno, 5-6 ludzi. Ja podawał na furmankę, ale matki siano, matka furmanka kładła i ciągali to siano aż na smug. Ale same ciągali, koń nie wejdzie tam. A teraz się nie opłaca kosić na bagnie, bo do kosy nie ma chętnych, bo to wszystko słabe teraz. Panie po miastach się rozjeżdża, kto tu kosi? Same stare pozostawali. Jak traktorem można, czy maszyną wjechać, to się robi, a jak nie, to nie. Panie, to nawet teraz nie ma jak gdzie stogu postawić, bo to teraz taka nowoczesność jest. Projekt Ochrona Siedlisk Mokradłowych Doliny Górnej Biebrzy to nie tylko czynna ochrona bagien, nie tylko wykaszanie i odkrzaczanie zarośniętych łąk, budowanie zastawek na rowach melioracyjnych czy dróg dojazdowych. To także praktyczna edukacja. Biebrzański Park Narodowy otwiera się na gości, turystów, przyrodników i zwykłych przybyszów spragnionych kontaktu z dziką naturą. W tym celu w najbardziej atrakcyjnych miejscach przygotowywane są specjalne konstrukcje umożliwiające turystyczną, a przede wszystkim edukacyjną eksplorację bagien, bez groźby zniszczenia delikatnej struktury podatnych na wydeptywanie mechowisk. Wieże do obserwacji krajobrazów i zwierząt, specjalne kładki, podwyższenia, zadaszenia przeciwdeszczowe i wiaty do odpoczynku będą inspirować przybyszów do poznawania niedostępnych dotąd fragmentów Doliny Górnej Biebrzy. Uzupełnią je tablice informacyjne. Cała ta infrastruktura turystyczna wpłynie na dostępność obszarów bogatych przyrodniczo, a w konsekwencji zwiększy zainteresowanie turystyką. Ideą jest także umiejscowienie ruchu zwiedzających na obrzeżach Górnej Biebrzy w taki sposób, aby najcenniejsze, a jednocześnie najbardziej wrażliwe na zmiany i zniszczenia siedliska pozostały poza presją ze strony turystów. Przez dotyk i emocje. Oto najlepsza, bo bezpośrednia promocja przyrody Górnej Biebrzy. To jest zaproszenie do osobistego kontaktu z bagnami.
Takie nowoczesne edukowanie społeczeństwa świetnie przybliża ideę przekształcania zakrzaczonych bagien w otwarte przestrzenie, przybliża ideę czynnej ochrony przyrody. Proszę Państwa, tam mówiliśmy o tym odszczepaniu. Proszę zobaczyć, tu widać brzuszki złożone tam dalej na tym otwartym. To było robione tej zimy. A słucha Pan, a przypuśćmy, tak, żeby prywatnie tam dwóch, trzech się zgłosiło do Was. No, czy później bierzemy tam 20 hektarów? Tylko wie Pan, tak? Sprawy te formalne. Musi być sprawa formalna, bo nas obowiązuje ustawa o zamówieniach publicznych i tam się tego nie przeszkodzi. Wie Pan, to powinno być tak pomyślane, jeśli Pan ma tam tą swoją bagienną łąkę, nie? I o to też chodzi, żeby to był taki element, wie Pan, no przenikanie, żeby zobaczyć, że to miejscowy właśnie ten, o, tutaj, prawda, urodzony, który żyje, na tej przyrodzie, która jest jego tak naprawdę poniekąd, tak? Na tym też może zarobić. Jednym z celów projektu Ochrona siedlisk mokradłowych Doliny Górnej Biebrzy jest przybliżenie idei ratowania bagien tutejszym mieszkańcom.
Temu między innymi służą warsztaty terenowe pod hasłem Bagna, nie tylko łąki, gdzie rolnicy poznają wszystkie cenne rośliny, jakie powinni otoczyć opieką i szczególną uwagą podczas koszenia i odkrzaczania. Praktycznym celem tych spotkań jest przekazywanie wiedzy o przyrodniczych walorach bagiennych łąk, o ich znaczeniu dla ochrony siedlisk i rzadkich gatunków flory i fauny na nich występujących oraz informacji o możliwości ekstensywnego użytkowania takich łąk przy wsparciu programu rolno-środowiskowo-klimatycznego. Właśnie tutaj naukowcy, personel projektu i pracownicy parku rozmawiają jak równy z równym z gospodarzami z Ostrowia Biebrzańskiego, Krasnyboru, Kamiennej Nowej, Kamiennej Starej, Harasimowicz, Hilmon, Koniuszek i Szuszalewa. To tu zaczyna się porozumienie. To tak jak Henio pytał, czemu łąka się urzędzała, nie? No właśnie, no właśnie. Te warsztaty nam dużo dali, te zebrania, te posiedzenie pod wiatą w Dąbrowie, zebrania były. My dowiedzieli się dużo rzeczy o tych roślinkach, o których my nie wiedzieli w ogóle nawet. O których my pierwszy raz słyszeli na tych warsztatach. Panie, bo teraz kosim tu jak za dawnych lat, kiedy się kosiło. To dobra robota jest. Teraz to potrzebne, bo to ptactwa będzie tego, bo kiedyś tu byli, teraz to już nie ma tyle. I te wszystkie te, co oni mówią, chodzę takie tych roślinków szukają, to mówię, że tu jest tego dużo. Że tu jak się wykosi, to one pójdą, bo w tej krzewinie, w tych brzozach to one nie idą. Kiedyś tu kosili, krowy paśli. Jedzonkami nosili siano. Jeden dla drugiego pomagał. To już w jednym dniu skoszał tam jakiś kawałek, czy hektar, czy ile. No to w jednym dniu schnie. Pokąd wyschnie, to do drugiego idzie. Jeden drugiemu no, pomagało się. Trzeba było skosić, zgrabić ręcznie. Dzieci grabili, starszy ojciec z matulą, czy tam jak. Kopy składali, potem poskładane kopy. Za 2-3 dni kopa się zjeżdżała. Trzeba na nosidłach było nosić. A jak nie, to na wóz, no koniem ciągać. Było takie nosidło do ciągania, o, paszę szkopę i wił pod stożek. A tam ojciec, który znowu tam stryjko, czy ci ktoś pomagał, stoga układali, obdeptywali, a ktoś tam donosili, ci dociągali. Били трави і то добре, грубе, такі покоси, як ми самі то збалялі. Такі два великі стоги, а пізній зимовим потом, як багна замерзнєнта, то з тих стогів, як починали возити, то забирали всього. То всього наросло. А то всюди було кошоне, такого бадєвя то нігде не було. Кожен мав дялка, і кожен косив. W ramach projektu Ochrona siedlisk mokradłowych Doliny Górnej Biebrzy prowadzony jest monitoring przyrodniczy i środowiskowy, czyli poznawanie procesów zachodzących na torfowiskach i ciągłe śledzenie zmian liczebności rzadkich gatunków. Kontrolowane są przede wszystkim populacje ptaków zagrożone wygnięciem, związanych z otwartymi bagnami i zakrzaczeniami, wodniczki, derkacza, cietrzewia, dubelta, ale także żurawia, bociana białego i orlika krzykliwego. Analizę procesów zachodzących na torfowiskach umożliwia automatyczna stacja meteorologiczna, rejestrująca co godzinę z dużą dokładnością pomiary parametrów klimatycznych w Dolinie Górnej Biebrzy. Można je śledzić na stronie internetowej projektu. Przesuszenie części torfowisk wymaga poznania mechanizmu kształtowania się poziomu wód powierzchniowych oraz gruntowych, a więc stałego kontrolowania zmian stanów tych wód. To między innymi decyduje o tamowaniu przepływu rowów melioracyjnych. Poziom zalegania wód podziemnych i ich parametry fizyko-chemiczne kontrolowane są ciągle w 16 punktach sieci monitoringowej, rozmieszczonych po obu stronach Biebrzy i przy jej dopływach. Stały monitoring roślin umożliwia śledzenie zmian w liczebności zagrożonych gatunków na terenach otwartych i zakrzaczonych. Najcenniejsze są mechowiska i mszary, na których występuje bardzo rzadki storczyk, lipiennik Lyozela. Nad Górną Biebrzą wciąż żyje aż kilkanaście tysięcy jego osobników. Najliczniejsza populacja w Polsce.
Niepozorna, występująca zaledwie w kilku miejscach parku, skalnica torfowiskowa jest bardzo rzadkim reliktem okresu polodowcowego. Podobnie jak wełnianeczka alpejska i wierzba lapońska. Skrajnie nieliczna i w Biebrzańskim Parku Narodowym i w całej Polsce. O wiele częstsze są tu zarośla innego reliktu z czasów polodowcowych. Kilkudziesięciocentymetrowej brzozy niskiej. Fajnie, panie, tak rano, jak się wejdzie taką za wioskę, na brzeg, tam jak te bagna, te bieli się zaczynają. Tak człowiek tak stanie, to aż się chce żyć. Ptaszki kwilą, panie, tak słonko grzeje. A jak żurawie, jak się pozlatują, się cieszą, krzyczą, dro, latają. Panie, bo to jest nasza ojcowizna. My są dumni z jej. Bo to gdzie indziej to się nie da żyć, to ja bym nie potrafił, to jest moje miejsce i to jest najlepiej tu. To bagno nas żywiło zawsze, nasze zwierzęta, że z rzeki żyli, panie, z tego bagna żyli od zawsze. Dawniej to mąż opowiadał, że chodzili na rzekę, bo było można, nie tak jak teraz, i ryby lapali, i sprzedawali, i dzielili się. Kuldo, rzaka postawił? W rzaku rybów przyniosę do domu dla matki, zaniosę do Żyda, sprzedadzą. Było kawałek ryby. Jak ojciec opowiadał, kładł dwa szczupaki do koszyka, to było co podnieść, a ogony zwisali. A zwierząt to było różne. I ptactwa, jak wiosna, to te czajki jęczo latają, tam gdzieś pies przeleci, czy co, to oni się bali. I te taliony, i kuropatki. I zające, i lisy. Wszystko chodziło tako. Tutaj dawno zbierali. To ja zaczęła chodzić już później. Jak już dorosłe dzieci byli, to zaczęła chodzić po bobek. To syn przychodził i wynosił dla mnie ten bobek. To wyniesie dla mnie aż na smug tutaj, gdzie już sucho, odpocznie i dalej. Kto chciał, to chodził. Kto chciał mieć grosze, a kto nie chciał mieć grosze, to nie chodził. Zbieranie pomagało, bo jak nie było grosza, no to każdy chodził i żeby parę złotych. Po prostu tak, zbierajem, suszym, żeby jakiś pieniądz mieć, bo to zawsze ten pieniądz się przyda. A już we wrześniu bierzemy się do żurawi.
jak kiedyś tam opowiadają ci starsi, że to oni mieli czas na ławce posiedzieć. Człowiek z człowiekiem się spotykał, rozmawiał. A teraz w sklepie gdzieś się spotkasz, czy w banku spotkasz sąsiada, bo tak to człowieka nie widzisz. Dawniej chodzili ludzie do siebie. Wieczorami szedł człowiek do sąsiada, czy gdzieś tam się spotykali. A teraz nie ma czasu. Niedzielę przychodzili, siadali na lauku, zbierali się, gawarili, rozkazywali, wspominali swoje dawniejsze czasy. Najlepiej jakby wszystko było po staremu. Nie tak jak u tych miastowych, to teraz to przyjadą panie i nie wiedzą, gdzie są. Panie, bo tu, o, tu bagna, tu my, tu rzeka, tu pola, tu krowy, to wszystko nasze, to wszystko jest w jednej kupie. I czego więcej trzeba? Chłop brał kosę z kabłonkiem, stawał, jak zdrowy, to większa kosa, słabszy, to mniejsza kosa i rozmach i idziesz. I żona z tyłu, czy ciotka jeszcze, żona podbiera, kładnie na przewiosła, ktoś tam idzie, następny wiąże i tak się kosiło. To już ci starsi, później już te były żniwiarki, że żniwiarka kosiła i rzucała luzem snopy. Później trzeba było iść i wiązać te snopy i stawiać w dziesiątki. To już było wygodniej, nie trzeba było kosić. Ale te koszenie, no to ciężko było, bo to masz hektar zboża, czy dwa, czy trzy hektary, to wszystko musiałeś kosą położyć. Ktoś to musiał podebrać, związać, wysuszyć i zwieźć do stodoły, później wyłucić. Dzieci, jak wakacje, to wstawali, godzina, budziło się, godzina piąta, szósta i pasli te krowy do godziny dziewiątej na bagnach, bo każdego łąka, miedza przy miedzy, jednego, drugiego, trzeciego, to trzeba było pilnować.
to znaczy zanim wyjdziemy, to jeszcze tak, dwa słowa, tak? Jesteśmy w Biebrzańskim Parku Narodowym. Tak jak na Białorusi, prawda, macie zapowiedniki, my w Polsce mamy parki narodowe. I dzisiaj jesteście w Biebrzańskim Parku Narodowym, to jest największy park narodowy w Polsce. Występują tutaj bardzo charakterystyczne zbiorowiska roślinne, tak zwane mechowiska od mchu. Te mechowiska to są bardzo cenne z przyrodniczego punktu widzenia, prawda? To są bardzo cenne siedliska. Są również cenne zwierzęta, a przede wszystkim ptaki. Szczęśliwie dla natury i żyjących wśród niej ludzi, z roku na rok coraz bardziej spełnia się wizja pomysłodawców projektu Ochrona siedlisk mokradłowych Doliny Górnej Biebrzy. Ich cel – zachowanie zagrożonych bagien objętych siecią Natura 2000 oraz występujących na nich cennych gatunków flory i fauny. Spełnia się idea przywracania bagien do dawnej świetności. Zaczynają wracać gatunki ptaków, dawniej tu pospolitych. Polepszają się warunki dla zagrożonych i rzadkich gatunków roślin. Obiekty wybudowane podczas realizacji projektu naprawdę przyciągają zwiedzających. Zauważalny jest wzrost zainteresowania wycieczkowiczów Górną Biebrzą, dotąd pozostającą często na uboczu ich turystycznych wypraw. Szczególne nadzieje i optymizm budzą coraz liczniejsze spotkania edukacyjne z młodzieżą, organizowane przez szkoły, Biebrzański Park Narodowy i popularyzatorów wiedzy przyrodniczej. Program czynnej ochrony bagien Doliny Górnej Biebrzy i jego pozytywne efekty stają się również świetnym przykładem do naśladowania przez inne instytucje i organizacje ochrony przyrody. Oto jak można pogodzić wszystkie racje. Żyć obok przyrody, w jej rytmie, korzystać z niej, ale również i jej pozwolić żyć. Bo to, panie, to nie głupi pomysł jest. To nie jest głupie, tak bagna poodsłaniać wszystko na ten, jak kiedyś. I nareszcie będzie tak, jak to dawniej było. Pokąd krowy paśli, to tych brzuzek nie było. Byli takie krzaki. A później, jak stali, krowy już zlikwidowali, to to wszystko to było krzaki, to porosło, bo krowy chodzili, to zeptali. A teraz to krzaki było znowu. To zobaczy pan, od drogi aż tu 8 hektarów. I to wszystko zakrzeczyło się. I znowu odkrzeczenie trzeba. Nie było krzaków, bo było koszone koszo. I po te krzaki, jak był krzak gdzieś przed łąko, za łąko, przy rowie, to jechał, sanki zakładał. Nie cieli brzeziny grubej, tylko cieli krzaki. I snopki wiązali. To było tamto, zostawało, rosło. Nie wolno było zniszczyć. Się ścinało te krzaki. Całe wiosnę, od marca, jak tylko słoneczny dzień, w domu dziadek, który tam młodszy czy starszy, wychodzi, cik, cik, snopek, snopek. I tym się paliło. To ciężka robota też z tymi krzakami, odczaczeniami, bo to strasznie pozarastano, ale damy radę. To teraz tylko przyrodę porobili, Natura 2000, tego to teraz trzeba. I żeby on nie zapiekował się park tym, to tu wszystko aż do drogi było zalesione. To dzięki temu, temu projektowi tego właśnie odkrzyczania, co tu jest, cały projekt ten on, to my mamy teraz roboty jest, to i zarobić można, to i chłopy zadowolone, i baby zadowolone, bo chłopy w robocie to nie piją, to panie dobre jest. Być grosz tego i wszystko może być. Drzewa trochę. To jest dobre, że my, tutejsze gospodarze, żeby to my chodzili tam, robili,
i żeby te my bagna zrobili tak, jak one kiedyś byli i tę całą ich przyrodę, te parkowo, dziko, do dawnego stanu przewrócić. Panie, takie tuki jeszcze trzebie byli. Też czarno było na tych brzuskach. Całe łąki był gotali, tyle ich było. A teraz? Teraz pozarastało, no to co? Ani ptaków, ani przedów, nic nie ma. Panie, bo jak było otwarte, to ci trzebie było, bo oni lubiają, jak takie pootwierane te bagna na bielach, jak pusto. A ile to człowiek pani dał, żeby to jak oni wrócili i tak pograli jak kiedyś?